Państwa, zaczynamy program Wolne Głosy. Witam pierwszego z naszych gości, a jest nim dr Andrzej Krzystyniak, historyk ze Śląska. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. I zacznę od pytania, które wiąże się z pierwszą częścią programu Wolne Głosy. Pytanie, na które państwo mogą odpowiedzieć za pomocą SMS-a. Czy ruch Autonomii Śląska reprezentuje niemieckie interesy? Cokolwiek by to miało znaczyć oczywiście. Jeżeli państwo uważają, że tak, proszę o SMS-a o treści 1. Jeśli mają państwo inne zdanie, to SMS o treści 2 na numer 72075. Koszt SMS-a to 2,46 zł wraz z VAT-em. Jesteśmy na Śląsku. Śląsk jest ponownie częścią Polski, częścią Rzeczypospolitej od 95 lat. I ta bardzo ważna data została upamiętniona tablicą. Poprosimy może o obraz tej tablicy. Dlaczego to jest tak ważne, żeby przypominać o tej dacie polskości Śląska? Tak, myślę, że to jest bardzo ważna data dla wszystkich Ślązaków. 95. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski, tej części wywalczonej przez Ślązaków w trzech powstaniach. Tutaj w tej tablicy, która 20 czerwca została uroczyście otwarta w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Upamiętniamy, tak jak w tym napisie, na tablicy było widoczne, rodziny śląskie, które przez wielowiekowe przebywanie poza granicami Polski tą polskość zachowały. Bez tej polskości przechowywanej w śląskich rodzinach nie byłoby powstańców śląskich, tych wojowników polskości Śląska, którzy w trzech powstaniach wywalczyli przyłączenie Śląska do Polski. To jest bardzo ważne również upamiętnianie tego przechowywania polskości, tego kultywowania polskości. To jest fenomen. To jest szczególnie ważne tam na Śląsku, gdzie ta polskość była kultywowana przede wszystkim wśród chłopów, robotników, prawda, w tych warstwach no, raczej ludzi pracy, a nie w warstwach inteligencji czy szlachty, która była w dużej mierze zgermanizowana. Otóż to w tych, nazwijmy to, niższych warstwach. Była ona kultywowana i też tutaj te warstwy chwyciły za broń. Prawda? Wtedy, kiedy Polska przebudziła się po wielowiekowej niewoli i chcieli się połączyć z ojczyzną Polską. To jest fenomen, że po tylu wiekach w zasadzie był taki gwałtowny wybuch polskości i tak skuteczny, prawda? Że to są powstania wygrane w zasadzie. No, bo pierwsze, ale drugie i trzecie, które doprowadziły do przyłączenia części Górnego Śląska do Polski, tej znaczącej części głównie uprzemysłowionej. No i tu, jak wspominamy o tej walce wielowiekowej o utrzymanie polskości na Śląsku, trzeba pamiętać, z kim ta walka się toczyła. A było to państwo pruskie. Najbardziej chyba twarde, radykalne w germanizacji z państw niemieckich, które w końcu zdominowało inne państwa niemieckie. Przecież wiemy, że to w XIX wieku dwie instytucje, armia przymusowa i szkoła obowiązkowa, miały zmienić innych obywateli w poddanych niemieckojęzycznych, poddanych cesarzy pruskich. Ja nawet przypomnę, że wytycznych do wystawy, która już jest gotowa w Muzeum Śląskim parę lat temu, jednym z punktów było wpływ Kulturkampfu na rozwój polskości, prawda? Czyli na zasadzie chyba reakcji paradoksalnej, im bardziej zabraniano kultywowanie polskości, tym bardziej rodził się opór. No, łatwe kultywowanie polskości, czy bycie Polakiem, no, nie było łatwe na Śląsku nigdy. Stąd to dążenie do powrotu do Polski po prostu. Mówi się często o tym, że Kościół katolicki był ważnym elementem w tej walce o zachowanie polskości. Ostoją polskości, prawda? To właśnie tam, jakby tam w Kościele katolickim był ten bastion polskości na Śląsku. Myślę, że bez
i działalności Kościoła katolickiego, powrót do Polski i te trzy zrywy powstańcze, no, byłyby bardzo utrudnione. Czasem porównuje się sytuację na Górnym Śląsku z sytuacją w Wielkim Księstwie Poznańskim, no bo i tu Prusy, i tu Kulturkampf, próba zgermanizowania tego terenu, uczynienia z Polaków Niemców, ale różnica chyba taka najbardziej widoczna, rzucająca się w oczy, to jest to, że w Poznańskim, w Wielkopolsce była szlachta polska, było ziemiaństwo polskie, była inteligencja polska, która mogła stanowić tą ostoję dla tworzenia instytucji. Na Śląsku takiej sytuacji nie było. Na Śląsku takiej sytuacji nie było. W Poznańskim jakby tam była bardziej możliwa ta praca organiczna. Tutaj jednak ucisk na polskość na Śląsku był zdecydowanie większy. Także tutaj coś takiego jak w Poznańskim było niemożliwe. Ale proszę zwrócić uwagę, że powstanie wielkopolskie było zwycięskie i powstanie śląskie też były zwycięskie. Też doprowadziły lud śląski do celu, jakim była Polska. Co prawda nie przyłączono całości Górnego Śląska, czy tylko ten stosunkowo niewielki obszar, jednak bardzo, bardzo bogaty przemysł, który przydał się odradzającemu się państwu polskiemu. Druga rzecz, było to jakby koło napędowe gospodarki II Rzeczpospolitej, bez którego no, Polska odzyskująca wolność po zaborach byłaby państwem. Myślę, że rozwinęłaby się zdecydowanie wolniej. Stąd należy właśnie takie wydarzenia, 95. rocznicę, przypominać. Ja przypomnę, że była to inicjatywa wojewody śląskiego wspólnie z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. I myślę, że jest to jakiś też sygnał, że ten trend od paru lat taki trochę marginalizowania powstań śląskich, czy mówienie o powstaniach śląskich jako o wojnie domowej będzie przynajmniej troszeczkę odkłamywany i pokazywany, jak to było naprawdę, że powstania śląskie nie były wojną domową, a były dążeniem do polskości, były po prostu wybuchem polskości na Śląsku. Tak, ale skoro mówimy o historii, to trzeba też mówić o różnych aspektach tej historii, ponieważ przyłączenie tej części Śląska, jak pan doktor sam powiedział, to nie był cały Górny Śląsk, który chwycił za broń. Część została poza granicą Niemiec, poza granicą Rzeszy. To przyłączenie tego województwa śląskiego, bo tak się ta prowincja w wolnej Polsce nazywała, było nieco inne. Śląsk miał autonomię, prawda? Był na trochę innych zasadach, nawet policję własną, nawet Sejm. Może powiedzmy słów kilka o tej autonomii, bo to jest ważny punkt dla dalszej naszej rozmowy. No troszeczkę inne zasady, autonomia, troszeczkę jakby większa samodzielność. No, wiem, do czego pan redaktor zmierza, prawda? Tutaj, natomiast ta autonomia wówczas była, ona momentami była bardziej propolska niż niektóre obszary polskie, prawda? Tutaj województwo śląskie posiadało, jak pan redaktor wspomniał, własną policję, skarb śląski. Tutaj warto wspomnieć też o policji województwa śląskiego, policjanta, którzy jakby byli elitą też policji drugiej RP. Tych policjanta, którzy w zasadzie oni pierwsi stanęli do walki z dywersantami niemieckimi we wrześniu 1939 roku. Jeszcze przed wybuchem wojny. Wielu z tych policjantów zginęło później, zamordowani przez Sowietów. No, autonomia była, tak to co powiedziałem, była, sprzyjała rozwojowi polskości, rozwojowi przemysłowemu. Tutaj też był duży udział w rozwoju Śląska ówczesnego wojewody Michała Garżyńskiego. Ówczesny Śląsk nie był też terenem łatwym. Tam Śląsk zamieszkiwał kilka narodowości. Tam była spora mniejszość niemiecka, która ciążyła ku Niemcom. Niemcy nie za bardzo akceptowali tą granicę, ten podział Śląska. No, przypomnę, że jeszcze on dzisiaj przez niektórych historyków jest nazywany jak podział taki absurdalny, prawda, który podzielił
podzielił w sposób absurdalny Śląsk. Jak gdyby obydwa kraje toczyły o ten obszar spór, i Polacy i Niemcy. I Ślązacy dążyli do powrotu do macierzy. Tutaj jest to określenie, już jakby wstydzimy się tego, powrót do Polski, do macierzy. Dzisiaj mówimy o przyłączeniu, ewentualnie o przejęciu Górnego Śląska. Natomiast był to powrót w granice Rzeczypospolitej. Przypomnę, że wywalczony przez Ślązaków, przez trzy zrywy powstańcze, przez to pielęgnowanie polskości w śląskich rodzinach. Ale do tego hasła autonomia nawiązuje w tej chwili ruch Autonomii Śląska, który od wielu, wielu już lat funkcjonuje na Górnym Śląsku. Nie jest on może zbyt silną partią polityczną czy ruchem politycznym, jeżeli patrzeć na same procentowe poparcie w kolejnych wyborach, na przykład do sejmiku, czy to opolskiego, czy śląskiego, ale jest dość głośny. I przynajmniej jeśli chodzi o hasła, to ruch Autonomii Śląska dąży do powrotu do sytuacji sprzed II wojny światowej, tak? Że nie chce oderwania Śląska od Rzeczypospolitej, nie chce przyłączenia go do Niemiec, tylko chce uzyskania autonomii dla Śląska. Tak, ja na Śląsku spotykam się z różnymi poglądami dotyczącymi Śląska. Spotykam się z stwierdzeniami, że Śląsk nie jest polski, gdyż za krótko był polski. Śląskowi należy przywrócić autonomię. No byłoby to karkołomne przedsięwzięcie w dzisiejszej sytuacji politycznej, w dzisiejszej sytuacji prawnej. No, żyjemy w czasach, gdy każdy może głosić swój pogląd, jeśli on nie zagraża bezpieczeństwu naszego kraju. Tutaj to co mówiliśmy już chyba miesiąc temu w studiu, no to tak. Już do nas nie należy ocena, czy określony pogląd jest niebezpieczny, czy nie. Myślę, że powinniśmy się zastanowić, na ile autonomia byłaby korzystna, na ile byłaby niekorzystna. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że granice po 1945 roku nieco się zmieniły. Chciałbym zwrócić uwagę też, na którym obszarze mielibyśmy tą autonomię, któremu obszarowi Śląska mielibyśmy przyznać tą autonomię. Dzisiaj województwo śląskie wygląda zdecydowanie inaczej niż to przed wojną. Prawda? Są tam również obszary, które historycznie nie zaliczały się w ogóle do Śląska. Historycznie nie zaliczały się do Śląska. Prawda? No, dzisiaj mamy początki funkcjonowania metropolii na Śląsku. Także jest to też uwzględnienie takiej specyfiki Śląska, tej gospodarczej i ludnościowej, próby jakby wskrzeszenia, wykorzystania tego potencjału przemysłowego i ludnościowego, który na Śląsku ciągle jest. Ja myślę, że jeśli chodzi o Śląsk, to nie powinniśmy jakby poza historią wracać do przeszłości i próbować wskrzeszać pewnych rzeczy, ale też iść do przodu. Śląsk potrzebuje myślę, ponownego uprzemysłowienia. Może być ponownie takim kołem zamachowym polskiej gospodarki i do tego należy dążyć bez odwoływania się do rozwiązań z przeszłości. No niemniej ruch Autonomii Śląska zawsze w połowie lipca organizuje coś takiego, co się nazywa Marsz Autonomii. No i w tym roku też taki marsz będzie organizowany. Jak pan sądzi, czy jest to jakaś próba przekucia tego w działanie polityczne, czy po prostu ludzie ci korzystają z wolności do demonstrowania w Polsce i nie rozwinie się to nigdy w żaden konkret? Mam nadzieję, że będą korzystać również z ładnej pogody do spaceru, prawda, bo to jest 15 lipca, także zazwyczaj jest ładna pogoda. Czy marsz ma służyć przekuciu tego w konkret? Wspomniał pan o tym Śląsku jako o kolejny raz kole zamachowym dla polskiego przemysłu. Kojarzy nam się Śląsk przede wszystkim z węglem, tak? Podstawowy surowiec energetyczny Polski. Wiemy, że tutaj jest pewien spór między gospodarką polską a niemiecką. Między innymi spór o węgiel.
I tutaj no, Niemcy mogą mieć jakiś interes w tym, żeby na przykład nie wykorzystać Śląska, żeby Polska nie wykorzystała Śląska jako, i śląskiego węgla jako swojego koła zamachowego. Myślę, że nie tylko oni. No, oczywiście, że tak. Jesteśmy konkurencją dla wielu krajów ze swoim węglem. No, zadaniem naszym jest to, żebyśmy działali z korzyścią dla naszej ojczyzny, prawda? Niż dla... też oczywiście nie za szkodą dla sąsiadów, żebyśmy tak układali swoje relacje z sąsiadami, żebyśmy i my, i oni mogli funkcjonować w Europie, żebyśmy mogli rozwinąć swój przemysł i żeby Śląsk, który przez lata był troszeczkę zapomniany, opuszczony, tutaj też zapominano o tym przemyśle, on wielokrotnie mamy bardzo dużo fabryk funkcjonujących w przeszłości, gdzieś zamkniętych czy kopalni, ale może czas, żebyśmy przywrócili ten przemysł na Śląsku, wykorzystując ten potencjał ludnościowy, mm-hmm. który ciągle tam jest. Bez spierania się o przeszłość, które czy ma to być autonomia, czy ma to być autonomia, czy nie. Powinniśmy też patrzeć w przeszłość. Oczywiście wspominać takie wydarzenia i kultywować postacie powstańców śląskich. To, co miało miejsce w urzędzie wojewódzkim. Musimy o tym pamiętać, gdyż jest to kręgosłup moralny naszego narodu. Ale powinniśmy na tym budować swoją przyszłość. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Andrzej Krzystyniak, historyk ze Śląska, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. A już za chwilę w studiu Telewizji Republika w programie Wolne Głosy poseł Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości.